Pan Damian Nowakowski, kandydat na burmistrza od Muchowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ten cykl Polska jest jedna, on się rozpoczął w kwietniu i już jest na finiszu, bo do końca lipca ma to potrwać. Myślę, że dzisiaj jak minister przyjedzie do Odmuchowa, zainteresowanie powinno być dosyć spore, ponieważ mieszkańcy są zainteresowani kontaktem z parlamentarzystami i pytania są różne, bo ja sam jeżdżę po takich spotkaniach i naprawdę ludzie pytają o wszystko to, co ich nurtuje. Czy wiek emerytalny zostanie utrzymany, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej rządzić, czy o ustawach o wodach polskich. No naprawdę, przeróżne tematy są, więc myślę, że jak dzisiaj mieszkańcy gminy Odmuchów przyjdą na to spotkanie, to zobaczymy, jakie będą inne tematy poruszone. Senator Jerzy Czerwiński, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czy te problemy, które dzisiaj zgłaszane były podczas spotkania, w jakiś sposób pana zaskoczyły? Nie, one się powtarzają, z tym, że część z tych problemów już jest w tej chwili przez nas rozwiązywana, z częścią będziemy się musieli zmierzyć na nowo, jak na przykład z kwestią nadzoru nad samorządem terytorialnym, większych kompetencji regionalnych i subrachunkowych w tym zakresie, to a propos wyborów samorządowych zbliżających się, albo kwestii związanych z dopływem nowego kapitału na dany teren, dopływem inwestorów, którzy by stworzyli nowe miejsca pracy. To jeszcze tutaj w Odmuchowie jest ważne. Bo pan mówi o deficycie budżetowym na szczeblu krajowym. Nas bardziej interesuje, a przynajmniej nie jestem ekonomistką, to co się dzieje tutaj. Zbyt małe kompetencje regionalnych i izb rachunkowych niestety powodują, że jest tylko kwestia kontroli w zakresie legalności i rzetelności, a nie ma na przykład kwestii kontroli w zakresie gospodarności i celowości wydatków. I tego typu spraw jest znacznie więcej. Mówię, to jest pewien wąski fragment, ale dokuczliwy dla mieszkańców, bo potem w przypadku dużego zadłużenia znacznie pogarsza się sposób obsługi mieszkańców, sposób realizacji usług publicznych na danym terenie. Obojętnie, która z osób, która odwiedzała nasz region, przekazywała sprawy, które jej cedowano na takich spotkaniach. Czyli jeśli na przykład minister Sasin dostaje sygnał, że coś się dzieje źle w rolnictwie, to automatycznie tą sprawę przekazuje. Oczywiście jest asystent, który to skrzętnie notuje, rozdaje swoje namiary i tak dalej. Ta sprawa jest przekazywana ministrowi rolnictwa. Do końca lipca jeżdżą przedstawiciele urzędów centralnych, przedstawiciele ministerstw, po to, żeby zbierać sygnały programów, które będą realizowane jeszcze przed wyborami samorządowymi.